podział, na normy, poznawcze normy decyzji. Przy czym te oceny już, wartościowanie to jako preambuła norm decyzyjnych. No właśnie, ale... Jak zaczynamy ocenianie, to już nie jest poznanie. No właśnie, ale czy pan, bo tu się dwa razy nie pojawiały właśnie normy poznawcze. Jest podział na normy poznawcze i decyzyjne i później na te motywacje też się pojawiają poznawcze. No to to jest. Właśnie, to, nie, no to jest to samo przecież. No, motywacje są adresowane do norm. Czy można to równie dobrze nazywać na przykład system o dominujących normach takich albo owakich, jak i o dominujących motywacjach, bo dominujący w danej populacji charakter, to proszę sobie zanotować, to jest ważne. Dominujący w danej populacji rodzaj norm społecznych implikuje, no albo pociąga za sobą, implikuje dominację określonych bodźców motywacyjnych. Bodźców motywacyjnych w nawiasie motywacji w skrócie. Dominujących w danym społeczeństwie. No i teraz ja tam jeszcze wprowadziłem, to już jest wyraźny konecznizm. W normach poznawczych, proszę zanotować, mamy normy ścisłe. To jest nauka. I normy nieścisłe to jest sztuka. Nawiązuje do tego mazurowskiego podziału. Sztuka i filozofia. Dalej. Filozofia zaliczamy tu już do nauki w tym podziale. Bo ona ścisłe powinna przynajmniej formułować pojęcia i twierdzenia. Natomiast normy decyzyjne dzielimy w zależności od tego, jakie skutki społeczne powodują związane z nimi działania. Z tego punktu widzenia wyróżniamy następujące rodzaje. Rodzaje norm decyzyjnych. Po pierwsze, normy witalne, w nawiasie zdrowotne, dawniej pod wpływem koniecznego oczywiście, używałem, no tu już chyba są normy witalne w drugim wydaniu, witalne w nawiasie zdrowotne.
witalne regulują działania powodują oddziałujące na materiał społeczeństwa jako systemu autonomicznego. A ten materiał to ludzie. No, czyli są to wszystkie działania, może też proszę zanotować, działania te mają na celu ochronę życia i zdrowia ludzi. Technicznie rzecz biorąc, zasadniczym ich celem jest dwukropek tych, no, witalnych oczywiście. Po pierwsze, podtrzymanie życia. Po drugie, przekazanie życia. Po trzecie, walka o pozycję w stadzie, w tym wypadku w stadzie ludzkim. I po czwarte, walka o pozycję dla stada. Jak to mówił profesor Wierciński, on był zwolennikiem teorii ewolucji międzygatunkowej, to są motywacje odziedziczone po małych przodkach. Czyli jak u kogoś dominują motywacje witalne, to jest zwierzę-człowiek. Z dominacją zwierzę, a nie człowiek. No to te motywacje występują w stadach zwierzęcych, jak najbardziej. I dominują w stadach zwierzęcych. Czytałem też, definicja, teoria Darwina, mówiąca o tym, o tej ewolucji międzygatunkowej, czy ona właśnie ma jakieś podstawy naukowe? Proszę pana, ja się tym tematem akurat naukowo nie interesuję, dlatego że z punktu widzenia metacybernetyki, to ja mogę opisać i teorię ewolucji międzygatunkowej. I to, i to. Więc jestem indyferentny ze względu na ten spór. Nie to wurszt. Z punktu widzenia światopoglądowego, to mogę powiedzieć, że w gruncie rzeczy darwiniści, być może nieświadomie, bardziej doceniają geniusz Pana Boga. No bo jeżeli Pan Bóg potrafił tak zaprogramować, czyli sterować pośrednio tym całym procesem, że on już bez ręcznej interwencji Pana Boga na każdym etapie w postaci tworzenia różnych gatunków się odbywał sam, no to jest najwyższa szkoła jazdy, kochani. Darwiniści bardziej doceniają geniusz Pana Boga, choć sobie z tego nie zdają sprawy, na troszkę sprawa, z czego oni sobie zdają sprawę, niż ci antydarwiniści. Dla mnie ten spór jest w ogóle pożałowania godny. Ja się w niego nie mam zamiaru mieszać, bo w gruncie rzeczy darwiniści są głębiej wierzący. A kto mi to uświadomił? Mój ksiądz profesor, katecheta, ksiądz Maruszczak ze Szkoły Lwowskiej. Tam teologia była wydziałem na uniwersytecie. Najwyżej w Polsce, moim zdaniem i na świecie stojący uniwersytet to był Lwowski właśnie. Ja też jestem potomkiem Uniwersytetu Lwowskiego, bo i profesor Bogdanowicz był z Uniwersytetu Lwowskiego. I jak jeszcze w naukach
technicznych robiłem, to mój pryncypał, profesor Janusz, był swego czasu asystentem z Bamacha na Politechnice Lwowskiej. Jestem podwójnie. Mam genealogię podwójnie lwowską, można powiedzieć, i politechnicznie, i powiedzmy humanistycznie, a religijnie, no ksiądz profesor Maruszczak. To mi to pierwsze światowe. Wtedy namiętnie te dyskusje się toczyły. Darwinizm był administracyjnie narzucany, kto go nie uznawał, był usuwany. No i profesor Bogdanowicz, który tu właśnie po wojnie w Poznaniu robił 4 fakultety, w tym filozofię ścisłą, i zdawał też egzamin z biologii. I mówi, że po tym egzaminie z biologii profesor, bo na wtedy to student Bogdanowicz, zdał bardzo dobrze, oczywiście musiał tę teorię ewolucji mieć opanowaną ekspedite, i pyta się profesora, panie profesorze, niech mi pan powie, czy w trakcie swojej działalności naukowo-badawczej w dziedzinie naukowo-biologicznej spotkał się pan z choć jednym dowodem na ewolucję międzygatunkową. Bo oto jest dyskusja, ewolucja wewnątrzgatunkowa nie podlega w ogóle dyskusji. Dobór naturalny, w zasadzie na ewolucję. I profesor ten się rozejrzał, czy nikogo nie ma, i mówi, proszę pana, ja panu powiem w wielkim zaufaniu, bo jakby pan gdzieś to powtórzył, to ja stracę katedrę. Nie znalazłem żadnego dowodu. Ale to oczywiście dla mnie nie jest żaden dowód. Przytaczam to, żebyście rozumieli, jaka atmosfera panowała. No, szeregów powstał proces selektywny z procesów nieselektywnych. Z organizatora. No to jest rodzaj sterowania po prostu. Chcę sterować, tak? No oczywiście, że tak, ale to jest już cybernetyka. Ja mówię, cały ten spór wielki między darwinistami czy postdarwinistami, antydarwinistami, to jest spór tylko o technologię stworzenia świata. Czy pan Bóg wolał sterować pośrednio więcej, czy bezpośrednio? Ja jestem indyferentny. Ale teoria ewolucji przekreśla całe chrześcijaństwo, przekreśla Biblię zupełnie. Nie, proszę pana, jak pan Biblię zinterpretuje metacybernetycznie, to nic nie przekreśla. Ale jeżeli spór mrzutkę wrodzego jest śmierć, a życie powstało... No, tak, Biblia to jest tylko tekst, a najważniejsza jest interpretacja. No dobrze, ale... Tekst jest ważny dla ewangelików. Oczywiście, u ewangelików burzy im wszystko. No dobrze, ale... A ja nie jestem ewangelikiem, to sam... Na czym polegało to zrezygnowanie? Na czym polegało odkupienie? Skoro przyjmiemy, że to jest tekst... Proszę pana, po co w ogóle była ochrona zastosuje metodę analizy metacybernetycznej, to wszystko bardzo ładnie pasuje, nawet dogmat Trójcy Świętej pokazałem, jak się to zapisuje. Podobno najtrudniejszy dogmat naszej religii. Ja nie będę w tej chwili w to wnikał, ale to jest dla mnie spór o technikę stworzenia, a technika to jest, to nie jest światopoglądowa sprawa, to jest problem drugorzędny dla mnie jako cybernetyka. Znaczy, jest oczywiste, że to był proces sterowany. Tak zwani materialiści muszą pewne atrybuty boskości, to znaczy wieczność, niezniszczalność, zdolność do samosterowania, samoorganizacji w skali makro, muszą przypisywać temu, co nazywają materią. I dla mnie tak zwany materializm konsekwentny jest tylko odmianą panteizmu, czyli ubóstwienia materii. I jest to tylko spór definicyjny, jak się porządnie podefiniuje, to tego sporu nie ma w ogóle. No co najwyżej może być spór o to, ile atrybutów boskości przypisujemy. Ale to jest wewnątrzreligijny spór. Ale grzechu pierworodnego i odkupienia w tym momencie... Proszę pana, zależy jak pan... Zależy jak pan... Ja nie mówię o samej teorii ewolucji, bo teoria ewolucji nie jest teologią.
Teoria ewolucji zakłada, że życie powstawało przez cały łańcuch śmierci, tak? Czyli powiedzmy tam nie, pewne... Zaraz, proszę pana. Spór na obecny... Pan ciągle ma oprogramowanie anachroniczne i to jest trudno, bo nowoczesny język ma to do siebie, ten, który my stosujemy, że anachroniczną wiedzę można zapisać całą w tym języku naszym, ale odwrotnie nie, a chce naszą nowoczesną metacybernetykę zapisywać w anachronicznym języku. To się nie da, tak jak pan ma program, jakiś tekst w nowym programie komputerowym i wrzuci pan na komputer, który ma stary program, to wie, blablabla, więc tego niech pan nie robi, bo wychodzą głupoty. Po prostu musi pan język metacybernetyczny zastosować do interpretacji Pisma Świętego i tradycji. Bez tradycji nie ma nic. A no, chyba, że jeszcze nic, dochodzimy do sprzeczności, więc... Do jakich sprzeczności? Tak jak mówię, o brzegu pierwotnym. No, pan mówi o sprzecznościach w starym języku, nie? No, to przede wszystkim. Mówię, że nowego nie znam na tyle, że muszę. No jak to słuchać? To znaczy, ja jestem bardzo marnym dydaktykiem. No, ja dopiero... Tyle raz, które... No to proszę uzupełniać. No, staram się. Po to, żeby rozumieć to, co ja mówię teraz, to trzeba przerobić to, co się mówili przedtem, bo to jest tak jak w matematyce. No to trudno. Albo koledzy. Kardynał Hoss już przecież powiedział, że gdyby nie tradycja, to Stary Testament miałby taką samą wartość jak bajki Ezopa. Oczywiście, że tak. Kardynał Hoss już tak powiedział. Tylko tego dzisiejsi katecheci nie podają czeladce. Trzymana. Znaczy, jeżeli chodzi o teorię Darwina, to ona była bluźnierstwem dla protestantów, ewangelików, bo u nich nie ma tradycji, tylko jest litera Pisma Świętego i każdy sobie to ale definiuje. Ale tak też było na początku. I właśnie. Dlatego właśnie protestanci zniszczyli, walczyli z Darwinem. Ale to jest totalny anachronizm, bo tak było na samym absolutnie początku. Tak. Każdy jakiś tam pustelnik wymyślał sobie, tak. Ten jakiś sekty tworzył ten dalej. No ale w kościele katolickim powstała tradycja, to co robi takiego. I protestanci to właśnie zniszczyli. On tam każdy sobie może prawda, coś wymyślić, to co tam jest napisane w piśmie i przypisać to sobie do czegoś tam, co tak sobie wymyślić. Pozostając prawowiernym protestantem. Wbrew kościołowi, wbrew całej tradycji. No bo oni negują tradycję katolicką. Nie, negują właśnie. Ale tej tradycji porządnej się nie naucza, proszę pana. Jeżeli pan przystępuje do dogmatycznej analizy, to na przykład teorii Darwina, to ja mam pytanie. Ile zostało ogłoszonych oficjalnie przez sobory lub przez papieży dogmatów naszej religii? Niech pan poda. Przybliżej. No proszę pana, jak pan nawet nie wie, ile tych dogmatów zostało ogłoszonych, to jak pan może przystępować do analizy dogmatycznej teorii Darwina czy czegokolwiek? A jest taka książka, grupa Breviarum Fidei. I tam jest. A jeszcze panu powiem więcej, że jest bardzo wiele takich dogmatów, które wierzymy, nie podlegają dyskusji, nie było potrzeby ich oficjalnie ogłaszać, co nie wiemy ile ich jest. Ale ja już mówię o tych, 40 kilka, proszę pana. Za moich czasów jeszcze tego uczono, teraz nie. Teraz dogmatyka jest traktowana perloga. I dlatego ja namawiam tak, jak pan chce tradycyjne analizy robić, to najpierw się porządnie zapoznać z porządną dogmatyką naszą, potem z propedeutyką filozofii, tą tradycyjną Edukiewicza polecam, potem z naszą metacybernetyką i wtedy będziemy z nimi rozmawiać. Bo tak my używamy czasem tych samych słów, ale one co innego znaczą. To znaczy w naszym języku one mają najczęściej o wiele bardziej ogólne znaczenie. Więc na przykład spór o istnienie Boga. To jest tylko spór dla mnie o nazwy. Ale z tego co ja wiem, to generalnie coś profesorzy teologii i tak dalej, to wszystko odłożyli już do tego systemu, a nawet tutaj taki marksistowski teolog z Instytutu Filozofii, jeden z kierowników właśnie Instytutu Filozofii, on właśnie w ten sposób to przedstawiał, że są różne nauki, jeszcze szersze koło to jest filozofia, ale nad tym wszystkim jest najszersze, to jest teologia właśnie. I to był marksistowski metodolog
filozof. No tak, z tym, że marksizm odmiłowali jako odmianę teologii. Wierzący marksiści. Ja nawet, słuchajcie, jestem dialogowcem, ja w tamtych czasach ułożyłem marksistowskie wyznanie wiary, pięć praw wiary marksistowskiej, że jest jeden marksizm, jedna partia, która wszystko najlepiej wie i wszystkim rządzi i tak dalej, że towarzysz Lenin stąpił na ziemię i wywalczył socjalizm dla naszego uszczęśliwienia, że łaska partii jest każdemu człowiekowi do kariery koniecznie potrzebna. No bardzo 10 przykazań marksisty. Pierwsze, że jest właśnie jeden marksizm, jedna partia, która wszystko wie i wszystkim rządzi. Drugie, że partia jest sędzią sprawiedliwym, która za posłuszeństwo wynagradza, za rewizjonizm karze. Trzecie, że 1 maja i rocznicę rewolucji październikowej trzeba święcić. Czwarte, czci partię swoją i rząd swój, abyś długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi. Piąte, nie zabijaj wiary w komunizm u swoich współobywateli. Szóste, nie zadawaj się z wrogami ustroju. To nadal funkcjonuje, tylko ustrój inny jest podstawiony. Siódme, nie kradnij mienia społecznego. Ósme, nie mów prawdziwego świadectwa o stosunkach w państwie swoim. Dziewiąte, nie pożądaj wolności politycznej. Dziesiąta, ani żadnej rzeczy, co z zachodu jest. I wiecie, to zanotowałem, bo ja tego nie notowałem. Jak widzicie, to tak dobrze pamiętam, że szkoda mi czasu. Ja nie lubię pisać w ogóle, to pisałem i piszę z obowiązku. I to jako pokutę traktuję za grzechy. Nie jestem grafomanem, wprost przeciwnie. A z tego mi się nie chciało pisać, ale wiecie, kto to zapisał? Konfident celowy, jak siedziałem w więzieniu, to konfident, i teraz to znaleźć i penie koniec. A, mam jeszcze jeden twój utwór. Ja tam zdałem sobie sprawę, że to są konfidenci. Tam zresztą jeden był z wojskowych służb. Za bandytyzm właściwie usunięty. Drugi był z cywilnych. No to ja im mówię, no jesteście pewnie marksistami, to ja wam powiem dzień przekazań marksisty. I to no to właśnie to jest tam załączki. No tych, tak. Proszę was, to jest taka sprawa. A jeszcze a propos rewizjonizmu, właśnie profesor... W pewnym okresie Topolski, się inaczej wymawiało. Rewizjonizm. Tak. Bo właśnie profesor Topolski jako światowej klasy metodolog, on stwierdził, że metodologia historii... Tak, oczywiście, jak najbardziej. No to już mniejszało, to dopiero on już... Ale on powiedział coś takiego, że metodologia historii to jest zupełnie inna dyscyplina niż historia. Na historii siedzieli marksiści. Czyli tutaj jakby stworzył taką enklawę, gdzie ci historycy mogli się zajmować w miarę sposób rzeczowy. Metodologicznie to są też tradycje tej szkoły właśnie lwowsko warszawskiej, no między innymi tej Ajdukiewicz, takie i przez komunistów był znienawidzony, że profesor Czekanowski był w Poznaniu po wojnie. I przez komunistów był strasznie tutaj opluwany, że rewizjonista, a teraz znowu młodzi humaniści, czy tam adepci nauk społecznych, politologicznych i innych, no uważają go, że to jest straszny jakiś tam komu rewizjonista. I tak to działa. No a to wszystko się bierze z ignorancji. No. Tak, to co on zrobił, to było coś pozytywnego dla nas. Czyli się zajmowali nauką. Mówiłem właśnie, jak ja go cenię za te recenzje, a za odmowę recenzji mojej książki o sterowaniu międzynarodowym, które tu jako duży rozdział zostało dołączone. To znamy, no i człowiek tej klasy, że potrafił powiedzieć, że jest niekompetentny do tego. A właśnie, a pan docent, takiego dzisiaj. A pan docent zaczął zdanie od tego, o księdzu profesorze Maruszczaku, że mu uświadomił właśnie relewancji swoich. Co powiedział? Powiedział krótko, że ten cały darwinizm
wcale nie musi być interpretowany jako sprzeczny z naszą wiarą. Zresztą to później te Jardy Chardin robił, ale jeszcze wtedy te Jarda nie było. A propos właśnie tego, tą metodologię, czyli że to jest odlewna dziecina, dlatego że nie opiera się na źródłach, tak jak historia. W ten sposób właśnie. Znaczy, to, kto się nie opiera na źródłach? Metodologia. A, no bo wtedy się może nie opierać na źródłach, jak jest dedukcyjną dziedziną, tak. I wtedy powinna być zaksjomatyzowana, ale jeszcze w czasach to polskiego nie była zaksjomatyzowana, to się dopiero nie udało. No niestety też akurat w jego metodologii historii, która była przetłumaczona na ileś języków, nawet chyba w Chinach, w Rosji była tylko, była przetłumaczona na język rosyjski, ale tylko dla wąskiego grona specjalistów. Tak, tak, tajemniczonych. Tak, i tam niestety akurat dział poświęcony teorii informacji, tutaj też rozmawialiśmy sobie z takim doktorem habilitowanym z Chibińskim, to akurat z tego, z akurat źródłoznawstwa, akurat też to, nawet on to krytykował, że to jest straszny bagan pojęciowy, no i niestety on cały czas we wszystkich tych wznowieniach, już nawet w 80-tych latach, powtarzał te same źródła, które no, ale w 60-tych latach, czyli Szalmon i tak dalej. Wracając do interpretacji Biblii. Otóż ksiądz Maruszczak, o ile mnie pamięć nie myli, bo to przecież 50 rok mniej więcej, powiedział tak, że w Biblii jest użyte sformułowanie, że Pan Bóg ulepił człowieka z gliny. I to lepienie z gliny może być właśnie zrozumiane, interpretowane po darwinowsku na przykład. Ale to nie jest jedyna możliwa interpretacja, tylko jedna z wielu. Co? Dlaczego? Pan nie, ja uważam, że to jest zbyt skomplikowane i Pan Bóg wszystko zrobił maksymalnie prosto. Ale to jest nasze stanowisko. Tak, dla niego to jest prosto. Doświadczenie. A dla Pana Boga to wszystko jest proste. Właśnie. Bo Pan chce wchodzić w technologię Pana Boga. Uważam, że to jest pycha. Jeżeli nie wręcz bluźnierstwo. Ja uważam, myślę, że, nie, bo ja... że Pan Bóg sobie mógł stosować taką technologię, jaka mu odpowiadała i wyrokowanie przez nas, jaką zastosował, czy sterowanie pośrednie przez bezpośrednie, to jest grzech pychy. I tak, z tego się trzeba spowiadać. Ale to jest moje stanowisko. Pan może mi powiedzieć. Ja jestem dialogowcem. A Pan niech sobie robi co chce. I to, co chce. Z punktu widzenia celu widać, że teoria ewolucji jest powodowała niesamowite spustoszenie w społeczeństwach i w chrześcijaństwie. Nie, bo się źle interpretuje i źle wkładam. Znaczy, nie wiem, proszę Pana, każdą rzecz można wykorzystać pozytywnie i negatywnie. Ale że sam Darwin był wierzący. Ale ta została... Darwin był wierzący, właśnie, to jest bardzo ciekawa rzecz. Ale została wykorzystana tak. Największe spustoszenia zrobiła w krajach protestanckich. Może Pan jest protestanckim. Z całym szacunkiem dla protestantyzmu. Jestem wielkim, prawda, z wielkim uznaniem dla protestantów. W zasadzie to zostało, że w krajach protestanckich. Ale u nich jest spowiedź bardzo fajna, nie? Czy Pan wie, jaka jest, tam nie ma usznej spowiedzi face to face, tylko pastor czyta z ambony i każdy sobie tam się spowiada. A to jest forma, która też była stosowana w dawnym chrześcijaństwie. Oblik usznej spowiedzi pod wpływem irlandzkich zresztą księży został wprowadzony dopiero w średniowieczu, tak. Ale no, widzi Pan, nawet jak się ma wiedzę, to można oddzielić. Uszna spowiedź nie jest dogmatem. To jest też technika działania pewna, która ma głębokie uzasadnienie sterownicze. To chyba jest oczywiste. Więc to no, przede wszystkim. Dlatego. Psychoanaliza jest dla katolików niepotrzebna. Jak ja ciągle słyszę w wojsku, w policji, w sądach, psychologowie są potrzebni. Trauma, to psycholog, a dobry kapelan tu powinien wystarczyć o dobrym psychologicznym przygotowaniu i psycholog. Każdy ksiądz powinien być psychologiem i tam było do czasów PRL-u. Dlatego, że porządną psychologię, podobnie jak filozofię, to tylko na terenie kościelnym wykładano, nawet było powiedzenie. Ławy do Seulu, filozofia jest tylko na kulu. Na wszystkich innych uczelniach to był
szajs. Pseudo-marcistowski. Mówię pseudo przez szacunek dla trockistów. Jak to jestem? Dialog. Jeszcze raz. Dialog. A pan widzę tu nie dialogowy sam. Ja proszę bardzo, ja jestem z szacunkiem również, ja nie dialogowcem. Każdy, prawda, człowiek to stworzenie Boże, inaczej żyć nie może. Tak, ale to też Bazylon właśnie stwierdzając się tam, mimo że to był marksista, to się wyśmiewał właśnie, że protestantyzm się przedstawia jako postęp, a to był tak właściwie regres. Regres, oczywiście. Informacyjny. Oczywiście. Więc proszę Państwa, więc tu no, motywacje witalne się przejawiają w dążeniu do podtrzymania życia, przekazania życia, walki, opozycję, wstać, jak obserwuję te nasze życie polityczne, tam dominują motywacje witalne, żadne inne. Doktryny nie ma żadna z tych partii, ani jedna. Była kiedyś jedna, co to była partia X, ją administracyjnie zlikwidowano, bo tylko ona była groźna dla establishmentu, a dziś się przenica, tak? Tymińskiego. Nie ma w narracji historycznej partii X. W publikacji przez Uniwersytet w Toruniu Mikołaja Kopernika została uznana jako forma populizmu razem z samoobroną partii. Nie, populizm to jest taki stereotyp propagandowy, który nic nie diagnozuje, ale wiadomo, że to jest B. Bo ta powiedzmy zalecka synagogi. No to są ludzie mentalnie zrusyfikowani, nawiasem mówiąc. A plują na tę Rosję namiętnie. No i dalej walka o pozycję zastada. No, widać, że w naszej polityce dominują motywacje witalne. Dobrze, teraz drugi rodzaj to są motywacje ekonomiczne. Motywacje ekonomiczne. Normy i motywacje, bo to trzeba łącznie traktować. Normy i motywacje ekonomiczne. Regulują działania zmierzające, powodujące. Mamy skutki w sferze. Energii społeczeństwa jako systemu procesu autonomicznego, czyli popularny w życiu gospodarczym. Ale zauważcie, że przy tej klasyfikacji to do norm ekonomicznych należą nie tylko normy ustalone przez nauki ekonomiczne, ale również przez nauki techniczne, bo technika się zajmuje właśnie techniczną stroną przetwarzania energomaterii. To są normy ekonomiczne. To chyba tu się rozwodzić wiele na ten temat. Nie musimy, bo czego ekonomizmu jest tyle, czy to w wydaniu postmarxistowskim, czy pseudoliberalnym. Właśnie należałoby mówić post-pseudomarxistowski i pseudoliberalny. No, to nie ma sensu się wiele rozwodzić. I wreszcie trzeci rodzaj norm i motywacji to normy i motywacje konstytutywne. Konstytutywne. Regulują działania społeczne, które mają wpływ na strukturę społeczeństwa jako systemu, w nawiasie procesu autonomicznego. Przypominam, że proces to jest zbiór stanów systemu autonomicznego w pewnym okresie czasu. Ale tośmy kiedyś już rozmawiali. Normy konstytutywne dzielimy na dwukropek.
po pierwsze, normy ideologiczne, które określają zasadnicze cele istnienia i działania społeczeństwa. Właśnie ocena się łączy z normami ideologicznymi, dlatego je zaliczyłem do norm konstytutywnych, ale tutaj jest problem, w języku tradycyjnym to się nazywało misja dziejowa. Naród polski. Misję dziejową narodu polskiego określił dość precyzyjnie nie kto inny jak Fryderyk Engels. I pójdźcie do lewaków i zapytajcie, czy wiedzą, co pisał towarzysz Fryderyk Engels o misji dziejowej narodu polskiego. W okresie wybuchło powstanie styczniowe. Zresztą przypominam, że pierwsza międzynarodówka została założona na wielkim wiecu zwołanym przez Marksa i Engelsa dla poparcia powstania styczniowego. A Engels wtedy napisał coś takiego, że albo Europa odbuduje potężną Polskę, żeby między nią a Azją stanęło 20 kilka milionów polskich bohaterów, tak pisał Engels, albo jeśli tego nie zrobi, to azjatyckie barbarzyństwo pod moskiewskim przewodem zaleje Europę jak lawina. To żaden Endek, żaden nacjonalista polski, tylko towarzysz Engels napisał. Czyli Polska jako przedłuże Europy. Jak ktoś wykpiwa z lewaków, to można powiedzieć, że bluźni przeciwko samemu Engelsowi. Jest ignorantem kompletnym, bo nie zna tego, co Engels pisał o Polsce. A wiecie, co pisał Marx o Rosjanach? Że esencją duszy Rosjanina jest wódka. Kochani, a jeszcze Marx pisał, i to w pierwszym tomie, który dziewu, który został tylko jeden raz wydany w PRL-u, niedużym jak na takie dzieło nakładzie 6000 z ogonem tekstów. I tam jest na przykład broszura, chyba kwestia żydowska, taki tytuł. I co tam pisze na temat Żydów Marx? No co by nie było, znał temat, bo był wnukiem rabina, więc ignorancji mu nikt nie może narzucić. I Marx napisał tak, że co jest świeckim bogiem Żyda? Świeckim bogiem Żyda jest lichwa. Przy czym w polskim tłumaczeniu zmieniono to na handel. I to jest pseudoinformacja, bo oczywiście lichwa jest rodzajem handlu. To jest handel pieniądzem, ale są też inne rodzaje handlu poza lichwą. Więc cały był artykuł analityczny w biuletynie informacyjnym ZPK poświęcony analizie tego tekstu. No jeszcze mam tam. Warto czytać klasyków, ale nie wszystko, bo tam większość to jest chmoła, ale te ważne rzeczy trzeba umieć to wynajdywać, myśmy to wynajdywali. Więc na przykład o biurokracji pruskiej, piękna rozprawa Marksa samego. Otóż on mówi tak, że to on pisze o pruskiej, ale to każdej biurokracji dotyczy, unijnej, naszej obecnej. On pisze tak, że dla biurokraty egzamin jest tym, czym sakrament dla księdza. I tak jak ksiądz każe często przystępować do sakramentów, tak biurokrata każe jak najwięcej przystępować do egzaminów. Ale oczywiście samo przystąpienie do sakramentu to za mało. Musi spłynąć łaska. A łaska spływa dopiero w momencie nominacji przez króla pruskiego, pisał Marx, ale to może dotyczyć tak samo dowolnej innej pracy. Więc ja się śmiałem w czasach PRL-u, jeździłem i te teksty zawsze ładowałem, te cytaty i mówię, patrzcie, to towarzysz Marks naszych biurokratów partyjnych palcem z zagrobu wskazuje i dlatego tej broszury się nie upowszechnia. No ale nikt mi nic nie mógł zrobić, bo to był cytat z objawienia świętego Marksa. Ja nawet nie musiałem tego interpretować. No to już mówiło samo za siebie. Więc to jest, słuchajcie, sprawa ideologii. A w tej chwili jest problem, kochani.
każdy proces sterowania musi mieć program. W programie musi być określony cel, ale ten konstytutywny, strategiczny, nie tylko taki, wygrać wybory i utrzymać władzę. To jest cel taktyczno-operacyjny, dobry dla sierżantów w okopach i niższych oficerów na szczeblu, no, co najwyżej taktycznym. Natomiast co zrobić, żeby dłużej utrzymać władzę już nawet? Tego się nie da bez celu strategicznego. No to były dwa cele. Wstąpić do NATO, wstąpić do NATO. Później wstąpić do Unii, wstąpić do Unii. No i zostało osiągnięte. I co teraz? Nie ma celu. Euro. No jest. Euro 2012 kolejny cel. Rozegranie 4 meczów piłkę nożną. No ale to jest 7 lat. To jest cel taktyczny. Najwyżej strategiczny dalszy państwa cel. No nie, ale pana. Rozróżnienie tych celów myśmy tu sobie precyzyjnie podali na podstawie podręcznika strategii generała Mosowa, tego, którego wykończono w okresie stalinowskim. Wprawdzie go później wypuszczono i rehabilitowano, ale rok po wyjściu z więzienia umarł. Zdrowie zniszczyli. Więc myśmy to sobie ściśle, precyzyjnie rozdzielili. No już nie będę tu podawał, ale w każdym razie stosując to do polityki, coś takiego jak rozegranie. Ale oni to traktowali jako cel strategiczny. Ale oni w ogóle nie rozróżniają. Są notoryczni ignoranci, dla których nie ma rozróżnienia. To jest taki cel, jak koncernik Patiom, cel Brezent, prawda? Pamiętam. No, ale tak było. Tak oni to rozumieli i tak było ogłoszone. A skąd pan wie, jak oni rozumieli? I czy oni w ogóle rozróżniają? Oni w ogóle tej nomenklatury nie znają. To jest banda ignorantów. Niech pan ich nie nobilituje, że oni coś rozumieli. Co oni rozumieli? Oni tylko rozumują w kategoriach, jak to kiedyś Kuroń powiedział, zresztą. Ale sam był tylko sierżantem w Okopach. Za nim stał sztab Korowski. To jest wywiad Kurona. A ja mam pytanie, czy... I kto będzie to kwestionował, to oskarży antysemityzm. Od razu. Czy zoologiczny. A to retoryczne. Do Unii Europejskiej tu też ale to się już skończyło. To była jakaś odmiana celu strategicznego, ale tego nie ma. Piszemy tak. Do widzenia. Do widzenia. Ale oni w ogóle nie rozróżniają tych spraw. Ośrodki na Zachodzie ludzi, którzy mają tę wiedzę, rozróżniają. I dlatego nas wykorzystują w swoich celach strategicznych, których się nam nie ujawnia. No tak, ale takie rozróżnienie jest już dostępne dla kaprala, nawet dla sierżanta czy lecznika. Przedwojennego, nieobecnego. Teraz są biurokraci. Teraz są biurokraci. To, co my mamy, to ja nazywam biurokratyczna imitacja wojska, BIF. I w ogóle biurokratyczna imitacja państwa, BIM. W nauce jest biurokratyczna nauka, imitacja nauki, BIM. Ja się pytam, czy to jest naukowiec, czy widowiec? No, naukowców jest trochę, ale to trzeba chodzić z grupą i gdzieś czasem się zdarzyć. Można powiedzieć...